A więc witam was w kolejnym odcinku, w sumie to pierwszym odcinku z nowej serii Coś łatwego, coś taniego. Dzisiaj z czegoś takiego, w którym był nasz mikrofon Janki, zrobimy coś takiego. Jest to ramię mikrofonowe, znaczy nie mikrofonowe, tylko ramię, w którym kiedyś była taka tabliczka z dokumentami jakby na tym. Tu była wkręcona. No a że to miałem w domu, no to pomyślałem, że mogę coś z tego zrobić. Ale zanim to jeszcze jedna rzecz. Więc jestem już z powrotem. Jak widzimy, tutaj mamy takie coś, dalej jest takie coś i potem, ojej, jest takie srebrne coś. Tutaj to montowujemy w to miejsce i to dajemy tu. Wtedy to przykręcamy do biurka i do tego dajemy to. Och. Teraz pytanie, jak zamontować taki mikrofon na takim statywie, gdzie tu nic nie ma. No to z pomocą nam przychodzi stary statyw, w którym jest uchwyt do tego mikrofonu. Wystarczy go tylko tutaj tak naprawdę odkręcić. Tu jest śrubka. Odkręcamy to. O, jeszcze się trzyma. Odkręcamy to, śrubkę. Odkręcamy ją. No właśnie, chodź. Ok. Odkręcamy i otrzymujemy coś takiego. Jak zamontować to do tego ustrojstwa? Musimy najpierw się uporać z tym. To trzeba wykręcić z tego. Z tego ramienia trzeba to wykręcić. W tym ramieniu otrzymujemy tak naprawdę co utrzymujemy. Otrzymujemy taką korbkę, żeby to móc przykręcić. Otrzymujemy śrubkę i podkładkę. Ta podkładka jest bardzo ważna, bo bez niej tak naprawdę nie montujemy tego. Tutaj jak widzicie, to ma dużo luzu. Więc co będziemy potrzebować? Gumową podkładkę, nakrętkę taką izolacyjną jakby. I teraz tak, co musimy zrobić? Zrobić musimy coś takiego. Tam śrubkę najpierw dajemy w ten sposób. Tak o, tutaj, żeby się ta śrubka, ta nakrętka, podkładka trzymała na śrubce. I teraz tak, tutaj jest ładne kółeczko jest. Ślad po tym, więc możemy to tam dać. Teraz otrzymujemy coś takiego. Tu musimy zrobić taką operację, taki zabieg. Uj! Gdzie to spadło? O, w ogóle kabel z monitora tutaj jest. Gdzie to spadło? Szykuję się chyba dłuższy poszukiwania. Tak coś czuję. O Jezu. Chyba tego nie znajdę. Więc co będę musiał zrobić? Będę musiał użyć część dostępną. Już to nie będzie gumowa podkładka, tylko będzie druga taka sama. No więc co robimy? Mamy tutaj piękną śrubkę, prawda? Bardzo piękną śrubkę, która się. O! Mamy taką śrubę. To będzie widać, albo nie wiem. Teraz tu musimy po prostu montować drugie takie coś.
od tej strony. No właśnie, to jest mało miejsca i to jest troszeczkę problematyczne. O, no i jest takie coś. I musimy wmontować to, ten uchwyt od, prawda, mikrofonu. Ale widzę, że tutaj są luzy. To takie dość luzy. Spróbujmy to skręcić. A nie, dobra, jest dobrze. Jak to skręcimy, no to mamy, prawda, na mikrofonie wejście. Ale długo się zastanawiałem, jak zrobić, żeby to ramię, prawda, i ten mikrofon był obrócony. No to sobie tak siedzę, prawda, myślę. No i w końcu tak myślę, że coś się stanie, łapię i przekręcam mikrofon, patrzę. Magia działa. No więc co, zostaje nam nic innego jak skręcić to razem. Myślę, że to już będę robić sam. Więc no więc co, myślę, że takie odcinki wam się podobają. Jak widzicie, teraz widzieliście, jak ustawiam swoje stanowisko do, tak, tak naprawdę do pracy w sumie. To ramię, jestem fajne. Czy ten mikrofon, jak się go podnosi, to ramię, ten mikrofon zawsze jest pionowo. Zawsze. Albo tak jak go ustawiłem na początku. Tylko gorzej już z pop filtrem. No ale dobra. Fajne to jest to, że mogę sobie zamknąć to ramię tutaj. Mogę sobie to tak, o. Nie nagrywam to sobie. I coś sobie robię, co? Tak sobie właśnie siedzę. Więc to by było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.